Ksiądz doktor Jacek Prusak, jezuita, prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Strajk kobiet trwa w całej Polsce od 22 października, kiedy to Trybunał Konstytucyjny uznał przepis dopuszczający przerwanie ciąży w razie ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu za niezgodny z konstytucją. No i przy tej okazji okazało się, że drogi Kościoła katolickiego i drogi wielu jego wiernych trochę się rozjechały. Ale znalazło się najpierw 27 sprawiedliwych duchownych tego kościoła, którzy napisali apel zwykłych księży. Teraz ta lista podpisów jest już znacznie dłuższa, ponad 100. Ksiądz się tam też podpisał. O co chodzi w tym liście? No w tym liście chodzi nam o to, żeby pokazać, jaki kościół ma być i powinien być, biorąc pod uwagę jego misję i to, co o misji kościoła w świecie mówi obecny papież i na tle współczesnych sporów i tych bieżących także w Polsce, takie przypomnienie, żeby właśnie nie dać się wciągnąć w spory polityczne, nie być zakładnikiem rządu czy partii takiej bądź innej, tylko pełnić własną autonomiczną misję, bo to, co pokazują owe protesty, oczywiście to jest moja opinia, ale ja jej będę jednak bronił, że tu nie tylko o aborcję chodzi, tylko dla zdecydowanej większości protestujących chodzi o to, żeby Kościół nie definiował świeckości państwa i nie robił tego za pomocą obecnej partii, która w sposób publiczny manifestuje wielką sympatię i przywiązanie do Kościoła, co znowu dla wielu ludzi i poza Kościołem i w Kościele odbierane jest jednoznacznie jako sojusz tronu z ołtarzem. Więc myśmy przypomnieli, bo to nie jest apel przeciwko komuś, to jest po prostu nasze świadectwo dane w sposób publiczny, że my chcemy być w Kościele, my jesteśmy Kościołem, chcemy być w Polsce, jesteśmy Polakami, ale że nasza obecność i w Kościele, i w społeczeństwie może być inaczej definiowana niż tak, jak ją zaczął definiować prezes Kaczyński na przykład swoimi apelami, tak jakby był jakimś interreksem polskiego kościoła. No więc to oczywiście też nie jest przeciwko PiS-owi, no bo to nie jest przeciwko komuś. To jest właśnie powiedzenie, uwaga, nie dajmy się wciągnąć w spór, który nie dotyczy wprost kościoła, z drugiej strony nie wykorzystujmy kościoła do sporów, którego wprost nie dotyczą. My chcemy być katolikami, my chcemy być chrześcijanami, w tym wypadku my duchowni chcemy pełnić swoją posługę niezależnie od nacisków i wpływów takiej czy innej partii. No i to jest po prostu przypomnienie pewnego postulatu dla Kościoła, który sformułował papież Franciszek. Myśmy go tam nie cytowali, ale on jest punktem odniesienia do tego. No i tak się stworzył ten apel. Kościół i państwo to jeden temat, ale też dużo innych interesujących, równość kobiet i mężczyzn, troska o planetę. To też są takie postulaty, które się w tym liście znalazły. No tak, to są postulaty mocno społeczne. Dlatego, że niechrześcijańskie, no właśnie to jest ta katolicka nauka społeczna, tak jak my rozumiemy jej interpretację, która właśnie powinna dotyczyć tych kwestii, nie tylko jednej, nawet jeśli ważna, to ona nie jest wyłączna, tak jak sprawa aborcji, musimy pokazywać całość tej nauki, to raz, jeśli chodzi o treść, dwa, jeśli chodzi o sposób, bo to jest tu istotne, że my tu nic nowego nie tworzymy, ale chcemy pokazać, że można w imieniu Kościoła i w Kościele inaczej o tym mówić, inaczej to pokazywać, inaczej o tym dawać świadectwo niż to, co dominowało przez ostatnie lata na polskiej scenie politycznej i także w polskim Kościele, tak jak on był widziany z zewnątrz. No, przypominacie po prostu, gdzie jest środek ciężkości. Pewna publicystka napisała o was: światełko wobec zalewu kościelnej chucpy, ignorancji, korupcji, można powiedzieć ostatni uczniowie Jezusa. No ale tych 27 duchownych, a teraz już ponad 100, to ciągle w porównaniu z liczbą wszystkich duchownych Kościoła katolickiego w Polsce to jest mało. Czy się nie okaże tak, że za chwilę wasze szefostwo zamknie wam usta, bo uzna, że dążycie do, no nie wiem, rozłamu w Kościele, nałożą wam zakaz wypowiadania się, no i tyle z tego będzie? Ja mam nadzieję, że nasi przełożeni różni, bo my reprezentujemy różne jakby segmenty duchowieństwa w Polsce, no zachowają oliwę w głowie, jeśli tak to można powiedzieć, bo to nie jest apel, mówię jeszcze raz, przeciwko komuś, to też nie jest apel przeciwko biskupom. Oczywiście ja wiem, że już są pewne naciski na pewnych duchownych, żeby z tej listy się wypisali albo żeby inni się do niej nie dopisywali. Rozumiem, że to jest spowodowane pewnym lękiem, żebyśmy w Polsce nie otworzyli
pewnego modelu zachodniego, który bardzo niepokoi polskich hierarchów, takiego kościoła od dołu, że nagle się tu pojawi alternatywa dla polskiej hierarchii. No my do tak tego... jest, to my jesteśmy kościołem, taki tak, ruch tak. w Austrii, no ale na przykład. Właśnie, tak, tylko że my jesteśmy kościołem, nie idziemy na wojnę z episkopatem, nie idziemy na wojnę z nim, z kimkolwiek, więc mam nadzieję, że polscy biskupi to zrozumią. Jeśli nie, ofiar będzie znacznie więcej, bo oczywiście my jesteśmy nieformalnym ruchem, to nie jest coś, jakaś struktura, to jest forma świadectwa, no ale jeśli się uderzy w tą formę świadectwa tylko siłą, żeby ją zdusić, zanim w cudzysłowie narobi kłopotów, no to to przecież jest jasny przekaz dla tych, którzy na to patrzą, czym się przejmuje polski kościół hierarchiczny, instytucjonalny. Więc ja myślę, że tu nie będzie żadnej wojny, chociaż nie liczę na żadne laurki, aplauzy i pochwały ze strony episkopatu. No ale są tacy, którzy się boją i się wypisują? Kilka przypadków, kilka, z tego co ja wiem, się zdarzyło, że najpierw się te osoby wpisały, potem poprosiły o wypisanie, nie dlatego, że przestały wierzyć w to, co tam jest napisane, tylko spotkały się z naciskami, żeby ich nazwiska z tej listy zniknęły. Ja to też rozumiem, zależność księdza od biskupa jest inna forma zależności, której w większości poza kościołem już się w społeczeństwie świeckim i demokratycznym nie spotka, chyba że w jakiejś bardzo problematycznej korporacji. No więc rozumiem, że można podjąć taką decyzję, ale to, mówię jeszcze raz, nie oznacza, że te osoby przestały wierzyć w ten apel. One tylko nie chcą mieć z tego powodu niepotrzebnych kłopotów. A ksiądz ma więcej wolności, tam szefowie się nie wtrącają. Mam taką nadzieję, zobaczymy, to wszystko się dzieje, ale jest takie powiedzenie jezuita, gdzie trzech jezuitów, tam cztery opinie. Tak, no więc myślę, że ten pluralizm wewnątrzzakonny, który my mamy od początku, tutaj jakoś panuje, więc jeśli ja to robię dla dobra Kościoła, nie robię to przeciwko swoim przełożonym czy przeciwko biskupom, więc jeśli oni by to uznali za taką dywersję, no to liczyłbym wtedy na uczciwą rozmowę, żebyśmy sobie mogli wyklarować nasze stanowiska, więc ja na razie wierzę w mądrość swoich przełożonych, obym się nie mylił, albo oby to nie była krótkotrwała nadzieja. No ale myślę sobie, co wy duchowni macie się martwić? Kościół ma obiecaną pomoc, Jarosław Kaczyński wezwał swoich zwolenników do obrony polskiego kościoła, jak się wyraził, za każdą cenę. Jak się ksiądz z tym czuje, że kościołów broni policja, wojsko, kibole, partia? Źle, bo myślę, że sami byśmy sobie po pierwsze z tym poradzili. My, to ja rozumiem, sami duchowni wierni, którzy do tych kościołów przychodzą, od sytuacji ekstremalnych są służby porządkowe, natomiast sytuacja, w której prezes Kaczyński publicznie wzywa swoich sojuszników, traktując ich równoznacznie jako wyznacznik polskiego katolicyzmu do obrony polskich świątyń, bez pytania się go kogokolwiek o opinię, czy nawet zgodę, no to jest moim zdaniem już nadużycie własnej władzy politycznej do celów religijnych, z drugiej strony instrumentalizacja religią dla celów politycznych i zresztą ta reakcja prymasa Polski no jest pokazaniem, że polski kościół tego nie potrzebuje, ja nie chcę kiboli, którzy dla mnie są przestępcami, żeby bronili świątyń, bo z tego żadnego większego dobra nie będzie. Najważniejsi są ludzie, nie kamienie, a ci ludzie są i w kościele, i poza nim, wśród tych, którzy protestują, którzy bronią. Nie chodzi o eskalację konfliktu i agresji, tylko dlatego, żeby sprejem jakiś budynek, jakaś świątynia nie była pomalowana. Oczywiście ja nie jestem za wandalizmem, żeby to było jasne, tylko że moim zdaniem prezes PiS wyszedł o krok do przodu, zapomniał, że Kościół to nie jest jego własność, a katolicy to jedyny jego elektorat, czyli katolicy równa się zwolennicy czy sympatycy PiS. Poszedł za daleko i to jest niebezpieczne. I to jak pokazuje pewną niebezpieczną mentalność, jak można sobie rościć prawa do zarządzania Kościołem dlatego, że się zarządza partią. No to zresztą nie po raz pierwszy, bo już pewien polityk powiedział, albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej w ogóle. A jak ze strony Kościoła to wygląda? Jak Kościół się powinien bronić? A może w ogóle nie powinien? Może co ma być, to będzie? Kościół ma głosić Ewangelię. No, jeśli w ostatnią niedzielę, w zeszłą niedzielę, tak, Ewangelia się kończyła tym błogosławieni, którzy znoszą
znoszą prześladowania dla Jezusa, to my się nie zachowujemy tak, jakbyśmy byli prześladowani tylko wtedy, kiedy możemy innych za to karać. Co to jest za znoszenie prześladowań? Znaczy w tej chwili polski Kościół stanął przed kolejnym krokiem oczyszczenia i albo tą próbę przejdzie pomyślnie, albo zostanie po prostu potraktowany jako instytucja potrzebna tylko tym, którzy bez niego nie potrafią się w życiu odnaleźć. Ja nie potrzebuję służb mundurowych, nie potrzebuję polityków do tego, żeby mi bronili Kościoła, bo Kościoła broni Bóg i prawda, a nie samozwańczy jego wybawcy, więc chciałbym, żebyśmy tu zachowali spokój, znowu potrafili wejść w przestrzeń dialogu, a nie tylko konfrontacji siły, nie chowali się właśnie za polityków, którzy nam teraz zrobią porządek, święty porządek, bo Kościół musi być niekwestionowanym autorytetem dla wszystkich. No ale też nie wierzę, że tak osobiście nie jest to dla księdza jakoś nieprzyjemne. Nie wiem, czy księdzu się to zdarzyło, że na msze na przykład wchodzą osoby z transparentami, że właśnie są gdzieś te obraźliwe napisy na murach. No, przed krakowską kurią pojawił się żywy napis, dosyć mocny, dom szatana, a przecież jednocześnie na każdej mszy ksiądz mówi słowa: módlmy się za naszego biskupa Marka. No wiem, że za wrogów się mamy modlić, no ale to chyba nie w tym kontekście. Więc jak to osobiście ksiądz odczuwa? Jako duchowny tej, przepraszam, że użyję takiego określenia, tej organizacji. Jest ksiądz w tej organizacji? No tak, jestem. Chociaż niektórzy myślą, że tylko fizycznie, wirtualnie, tak? Więc nie, no oczywiście... Ja mogę się zgadzać czy nie zgadzać, wszyscy wiedzą, że nie zawsze podzielam poglądy swojego arcybiskupa obecnego, tak? I rzeczywiście muszę wymieniać jego imię w kanonie za każdym razem, kiedy odprawiam mszę i przyznam się, że nie zawsze jest to dla mnie łatwe, zwłaszcza wtedy, kiedy powie takie słowa, które obrażają wielu ludzi, a ja nie mogę w trakcie mszy robić takiej ekwilibrystyki, że się zatrzymam na chwilę, sobie wzbudzę intencje, modlę się o nawrócenie albo o większą mądrość swojego pasterza. Z drugiej strony nie mogę go nie wymienić, dlatego że no to jest oparte na specyficznej teologii kościoła lokalnego, gdzie no kościół lokalny zdaniem katolickiej teologii tworzy się wokół biskupa, no więc ja o tym muszę pamiętać, dlatego zawsze wymieniam jego imię w kanonie, tylko że nie zawsze jest to dla mnie łatwe i myślę, że to i wiem, nie myślę, ja to wiem. To jest również trudne doświadczenie dla wielu katolików, no ale w ten sposób wierzę, bo to już jest perspektywa wiary, że modląc się o siebie nawzajem, jakoś będziemy gotowi i zdolni dzięki łasce Pana Boga także przejść ponad podziałami i niezgodą, tylko chciałbym, żeby po drugiej stronie biskup, który wie, że my mamy takie dylematy, miał także swoje i wiedział, że czasami lepiej czegoś nie powiedzieć, niż powiedzieć tylko dlatego, że się ma mikrofon i władzę, no bo pewnych słów potem już cofnąć nie można, a z tego powodu pewne osoby już nie wejdą do kościoła albo z niego właśnie wyjdą, kiedy jedyne co mogą, w przypadku dla nich kontrowersyjnego czy problematycznego biskupa, to jest ciągle wymieniać jego imię, tak jakby on był nieskazitelny. No więc myślę, że tu jest odpowiedzialność w tej modlitwie, dlatego dalej ją kontynuuję z nadzieją, że w ten sposób będziemy nadal Kościołem. Episkopa dostrzega katolików biorących udział w strajkach kobiet, że to jest grzech. Wiem, że ksiądz już to komentował i powiedział ksiądz mniej więcej tak, myślę i taką mam nadzieję, że ksiądz Leszek Gęsiak, który powiedział o tym grzechu, miał na myśli powtórzenie tylko tego, że grzechem jest sytuacja, w której katolik, który brał udział w tych protestach, byłby za całkowitą legalizacją aborcji, bo to wtedy rzeczywiście nie jest stanowisko Kościoła katolickiego. Dlatego chciałam zapytać, co jeśli katolik na przykład sam w stosunku do siebie zastrzega, czy swojej żony, że nigdy by ciąży nie usunął, ale uważa, że generalnie kobiety powinny mieć do tego prawo i dlatego protestuje. To wtedy jest grzech, czy nie? To jest moim zdaniem złożona sprawa, dlatego że po pierwsze właśnie wróćmy do tego, że nie ma takiego grzechu jak protestowanie przeciwko rządowi takiemu czy innemu, przeciwko PiS-owi jako rządowi czy jako władzy i sposobie sprawowania władzy. Nie ma takiego grzechu i my wiemy i nie będzie.
Tak, nawet jeśli niektórzy chcieliby go wciągnąć w dekalog, to nie nastąpi, więc wiemy, tak, ale chodzi o aborcję, dokładnie o to. Tutaj no, jest kwestia tego typu, że jeśli jestem przekonany, no to ja powiem o swoim zdaniu. Oczywiście, ja to powtórzę, no, katolik jeśli może dopuszczać, znaczy wydaje mi się, że tak, nie jest grzechem powiedzenie, że człowiek ma prawo korzystać ze swojej wolności, czyli najpierw musi mieć tą wolność, żeby z niej skorzystać. Żeby popełnić grzech, trzeba być wolnym. Tak? Natomiast, więc w tym sensie każda osoba musi w życiu kierować się swoim sumieniem. To jest stanowisko Kościoła katolickiego. Nie może się kierować sumieniem, jeśli nie ma wolności. Sumienie może być w błędzie, ale nie można odebrać takiej osobie prawa do zadecydowania o sobie. Więc powiedzenie, że grzechem jest odebranie człowiekowi wolności dlatego, że my uważamy, że zrobi coś złego, nie jest grzechem. I w tym sensie tu każdy staje właśnie w sumieniu przed Bogiem. I teraz, to jest druga część, jeśli ja wierzę, jestem przekonany, że aborcja no nie jest byle jaką decyzją, ma nieodwołalne skutki i to poważne skutki, i ja jako katolik wierzę, że odnoszę tę decyzję także do Boga, no to ja nie mogę mówić, że to jest dobre. Tylko, że teraz ja muszę pamiętać, że ja nie mówię tylko do katolików, czy do osób nawet myślących, tak jak ja, nie muszących być osobami wierzącymi czy katolikami. Jeśli ja mówię o prawie, które ma regulować życie społeczne wszystkich Polaków, to muszę pamiętać, że ono nigdy nie będzie doskonałe, bo jeśli miało być doskonałe, musiałoby być tyranią. To znaczy ja musiałbym wszystkich zmusić pod prawem właśnie do tego, żeby nie mogli podejmować decyzji, tylko żeby robili to, co ja chcę. No więc moim zdaniem takie powiedzenie, że osoby, które tak nie myślą, grzeszą, to nie jest też stanowisko Kościoła. Stanowisko Kościoła to jest po prostu pójście na taką czy inną manifestację, powiedzenie ze strony katolika, aborcja nie jest złem, aborcja jest czymś, do czego masz prawo, skoro masz prawo, korzystaj z niego. To byłoby grzechem w przypadku katolika protestującego na takiej czy innej manifestacji. Jak ksiądz myśli, czym to wszystko, no, już sięgając trochę dalej, skandale pedofilskie, afery obyczajowe, finansowe i teraz dociśnięte to wszystko tymi protestami, jak się to wszystko skończy dla Kościoła w Polsce, czy to będzie może druga Irlandia, bo tak mi się wydaje, że chyba do tego kraju się możemy porównywać. Co będzie dalej? No, ja myślę, że to, co widzimy na naszych oczach, to, że umiera projekt Wielkiej Polski Katolickiej, która zawsze była projektem, bo nie była rzeczywistość, tylko myśmy chcieli, żeby to tak wyglądało, to niewątpliwie wpłynie na status Kościoła jako instytucji w życiu społecznym Polaków, bo on słabnie, on nie zniknie, bo to nie łudźmy się, że nagle połowę polskiego społeczeństwa po prostu wypisze się z Kościoła, ale będzie bardziej krytyczne z jednej strony, z drugiej strony to, co widzimy, nie pozwoli władzy kościelnej i świeckiej do decydowania za nich, jeśli chodzi o najważniejsze z ich punktu widzenia decyzje w życiu, czyli moim zdaniem obumiera taka formuła polskiego katolicyzmu kulturowego, no bo badania pokazują, że prawie wszyscy Polacy deklarują się jako katolicy, ale tu widzimy, co to dla większości z nich, a przynajmniej dla dużej grupy z nich znaczy. To nie znaczy po prostu dokładnie tego, co myślą biskupi czy księża, więc moim zdaniem Kościół z polskiej przestrzeni publicznej nie zniknie, ale jeśli nie chce całkowicie stracić swojego autorytetu, musi spokornieć, jeśli chodzi o swoją rolę w sojuszu z taką bądź inną władzą, no musi po prostu zacząć ewangelizować Polaków, a nie błogosławić władzę. No jeśli przejdziemy z tego do tamtego, to ja się o Kościół w Polsce nie boję, bo on budowany jest na innej władzy, ma zabezpieczenie niż to, co oferuje taki czy inny prezes takiej czy innej partii, ale pod warunkiem, że polski Kościół także przestanie się bić w cudze piersi, tylko się zajmie sobą. No, my widzimy, że te protesty wzięły się nie tylko z tego, jak się zachowuje władza, ale także jak się zachowuje władza kościelna w Polsce. Kryzys pedofilii
no pokazuje nam, że my straciliśmy wiarygodność i tracimy na oczach Polaków, od najmłodszego pokolenia po najstarsze. Coraz trudniej jest Polakom tłumaczyć Kościół, sakralizując jego władzę. No i z tym mamy do czynienia, że Polacy przestali sakralizować władzę Kościoła. No i słusznie, dlatego że bezkrytyczne podejście do niej prowadzi do olbrzymich błędów, których jesteśmy świadkami. Przypomniało mi się teraz takie nazwisko jak Richard Rohr, franciszkanin, którego ksiądz tłumaczył, czy też pisał wstęp, tego nie pamiętam dokładnie. No tak, pisałem do jednej książki wstęp. Tak, i on w tej książce pisze, że duchowni powinni prowadzić wiernych ku wolności, ale nie robią tego, ponieważ staliby się zbędni, czy tak? No w pewnym sensie tak, no on, w tym jest taka mocna teza, która jest oczywiście podparta badaniami socjologów religii, że Kościół może być traktowany jako religia obywatelska. I w Polsce też to jest. Tak? To znaczy nikt nie wymyślił do tej pory innej instytucji, która byłaby tak skuteczna w organizowaniu życia społecznego, jeśli to nie będzie dyktatura właśnie, czy tyrania, tak? No ale z drugiej strony jest tu wielkie niebezpieczeństwo, żeby z owiec zrobić potulne baranki, a siebie po prostu zarządców instytucji, a nie świadków Pana Boga, więc wolność jest trudna. My wszyscy się na nią powołujemy, my wszyscy się jej domagamy, ale wolność wymaga życia zgodnie z wartościami, nie tylko z tym, co mi się podoba bądź nie podoba, i to dotyczy zarówno duchowieństwa, jak i świeckich. To, żeby było jasne, tutaj nie ma dwóch kategorii ludzi i fakt, że ksiądz jest księdzem, nie czyni z niego osoby wolnej. Wręcz przeciwnie, może być bardzo zniewolony, myśląc, że swoją wolność oddał Panu Bogu. Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Jacek Prusak, jezuita, prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani.